Cześć, witam na moim kanale Kosmicznych Żeglarzy. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grupy na Telegramie. Link do grupy znajdziesz na moim profilu na Twitterze. Dziś mam dla Was materiał o airdropie, o ORAI-X. Odbieramy sobie dzisiaj poprzedni materiał, mówił, że możemy sprawdzać. Dziś odbieramy tego airdropa. I teraz jak wygląda, moi drodzy, sytuacja? Zerknijmy jeszcze w materiał, który przypomina nam, o co tutaj z tym airdropem chodzi. AirDrop jest podzielony na dwie sekcje. Dziś do odbioru jest 40% tego AirDrop'a. Natomiast jest jeszcze przed nami kolejny odbiór, który będzie dopiero w przyszłości. Daty nie ma konkretnej. 60% tego AirDrop'a będzie podzielone na odpowiednie zadania do wykonania: wykonanie swapa, dodanie puli płynności i oddelegowanie tokenów do tego chaina. Więc to jest dopiero. Pieśń przyszłości. Czekamy, kiedy to będzie możliwe. Dziś odbieramy 40% tego airdropa. Wchodzimy na stronę ORI DEX, moi drodzy, Claim, i tutaj mamy taką sytuację, że pojawia się takie okienko. Od razu na starcie macie ustawione orai. Natomiast tu trzeba sobie wybrać i zmienić na token, który stejkowaliśmy. czyli mamy Atom Cosmos Hub Osmo. I UNO. Za te tokeny, za staking należy, należy się Airdrop w postaci tokena Orai X. Jeżeli ktoś działał, moi drodzy, wykonywał operację na Orai DEX, tu również jest moi drodzy Airdrop. Tu jest przelicznik dużo korzystniejszy. Piszcie proszę w komentarzach, ile dostaliście właśnie za tą sekcję. Ponieważ ja tutaj robiłem działania, ale okazuje się, że się nie wstrzeliłem. Także jestem bardzo ciekawy, ile u Wam się udało zgarnąć. A teraz pokażę Wam, jaki sposób odebrać ten airdrop. Czyli wybieracie sobie, moi drodzy, tam gdzie żeście stejkowali, wybieracie sobie, ja już odebrałem za Atom i Osmo, pokazuję jak za Juno to zrobić. Tu jest, wtedy pojawia się taki znacznik claim, tak? Do claimingu mamy Juno, claiming, ilość tokenów do odbioru, ilość tokenów, która dziś zostanie nam przyznana, te 40% tego tokena. I teraz, jeżeli u Was nie będzie ten claim działał, pojawi się na górze komunikat o tym, że transakcja została odrzucona. Co należy zrobić, żeby to nam zadziałało? Trzeba przerzucić tokeny sobie tutaj jakieś atomy i zamienić je na przykład na Orai X. Przynajmniej u mnie taka operacja spowodowała odblokowanie możliwości claimingu. I jak to zrobić? Wchodzicie sobie w sekcję Bridge. Następnie mamy możliwość przerzucania tokenów z naszego portfela Kepler na ten dex tutaj na Orai DEX. I tak jak mówię, proponuję wybrać sobie atoma. Chodzicie sobie tutaj na atoma, klikacie, pojawia się taka opcja, że pokazuje atom, atom skąd, czyli z kosmos hubu, ma trafić gdzie? Na atom Orange Chain DEX. No i tutaj wystarczy przerzucić jakąś drobną sumę. Ja to zrobiłem w postaci 0,1 atoma. Teraz robicie sobie transfer, potwierdzacie w portfelu, czekacie chwilę, kiedy te tokeny trafią na DEX. potem jak trafią na DEX. Powinna się tutaj Wam wyświetlić ilość tych tokenów, które posiadamy na tym bridge'u. Jeżeli Wam by się to nie pojawiło, proponuję nacisnąć Ctrl F5, to odświeża nam, że tak powiem, stronkę. I dalej, przechodzimy sobie w Swapa. następnie w swapie wybieramy sobie token Atom, który posiadamy już na tym deksie, i wybieramy sobie tutaj na dole token ORIX. Jeżeli będziecie wybierać tokeny, których nie macie w portfelu dodanych, to portfel Wam zaproponuje dodanie ich tak, do portfela Waszego, tak? czyli będzie proponował prawdopodobnie USDT, który jest na starcie tutaj dodane i X, Możecie je śmiało sobie tutaj dodać. No i następnie zamieniamy, czyli tę 0,1, zamieniamy sobie na ten X, Słapujecie, potwierdzacie, transakcja jest zatwierdzona. Następnie wracamy do claimingu. No i tutaj znowu wybieracie sobie te tokeny, czy ta, ten, to miejsce, w którym żeście. Jest przewidziany dla was ten airdrop, tak? Czyli Uno, Asmo, Atom, plus Atom, ORAI, DEX. Tak? I no chyba, że ktoś jeszcze z was działa na Oray lub na tych dwóch tokenach, gdzie też był ładny przelicznik. No i teraz wchodzimy w Uno, tak? Tak jak u mnie jest, naciskacie claim, to wam sklejmuje tutaj te tokeny i będzie widać, że są sklejmowane w tym miejscu. Następnie, jeżeli się chcecie zdecydować, można te tokeny sprzedać. To działa. Ja już sprawdziłem dużo wcześniej, zanim ten claiming był dostępny. Sprzedałem sobie, sprawdziłem, czy tutaj jest płynność, była płynność ORA X. Sprzedałem sobie za atomy, moi drodzy, i to już nam działało. Zerknijmy jeszcze, jaki jest cena w tej chwili tego tokena. Miało być po 0,01. Eee... Momenciku, wstawimy sobie USDT, żeby tutaj można było... No jeszcze cena nie spadła, ponieważ yy, myślę, że dużo osób jeszcze nie odebrało, nie zdążyło... Sprzedać, ale wiadomo, że później podejrzewam, że cena może nam tutaj zlecić. Także tak to moi drodzy wygląda. Czekamy później na odbior jeszcze 60%. Kiedy to będzie możliwe, dam Wam na pewno znać. No i piszcie w komentarzach, ile dostaliście tego airdropa za działanie na Oracle Ja akurat się nie wstrzeliłem, bo wyciągałem tą pulę płynności, wrzucałem z powrotem, wyciągałem i okazuje się, że nie się nie wstrzeliłem, ale pewnie część z Was. Otrzyma, i tam jest dużo lepszy przelicznik. Piszcie w komentarzach, ile udało Wam się tam zgarnąć. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. Zapraszam, życzę ciasna, do kolejnych.